Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Kazik Kaszewę. A dzisiejszy odcinek jest poświęcony silnikiem C330 o oznaczeniu S312C montowany do 30-tek. Pewnie pomyśleliście, że pewnie robię swój silnik, ale nic takiego. To jest silnik, który mam po prostu naprawić. No miałem go ogólnie tylko przejrzeć, a okazał się gruby remont. Dlaczego gruby? Pokrótce Wam wszystko wytłumaczę, ale przejdźmy po pierwsze, dlaczego on jest w takiej formie. Ten silnik został wypiaskowany, jak i reszta oto tych elementów, już Wam pokazuję. Te elementy też zostały wypiaskowane. Pewnie pomyślicie, co za idiota piaskuje i w ogóle, przecież tam wszędzie piasek dojdzie i w ogóle, i ten silnik będzie zatarty, on będzie ledwo odpali się i zatrze. Ale jak dojdziecie do etapu, w którym wszystko tłumaczę, to pewnie sami stwierdzicie, że to było jedyne słuszne rozwiązanie, aby ten silnik uzdrowić. Zobaczcie na przykład ten kolektor sący. Ten kolektor sący teraz wygląda jak nowy. Świece będą i tak nowe, bo były poprzepalane. No i co tu wiele mówić. Tak samo i kolektor wydechowy. Kolektor wydechowy miał tego przelotu to miał połowę. Tak pokrótce. Wszystko oblepione. No ale to za chwilę, w dalszej części programu Wam takiego rodzyna przygotuję w postaci pokazu slajdów, bo niestety nie robiłem żadnego filmu z rozbierania tego silnika, bo no jako taki nie miał powstać, ale stwierdziłem, że jeśli takie coś rozbieram, to jest aż grzech tego nie uwiecznić, bo takich silników, no jeszcze w życiu takiego silnika nie rozebrałem, żeby w takim stanie wyglądał. Zobaczcie, tu jest wał korbowy. Wał korbowy jest ogólnie w dobrym stanie, on trochę teraz go niosłem, pada, właśnie trochę mokry taki jest. Ten wał korbowy jest tak, po myciu chemią, po myciu gorącą wodą o temperaturze 150 stopni, myciu chemią i wysokim ciśnieniem. Zobaczcie, to jest całe wszystko w smalcu dalej. Więc teraz zobaczymy, czy to zmywa, czy ruszy. Tak samo te elementy, zobaczcie ta pompa oleju. Jak to wygląda, sam smalec, ja to normalnie... No nie wiem, jak to w ogóle nazwać. Teraz trochę zakurzony, bo tutaj odmuchiwałem te elementy. To jest stara pompa i stara obudowa termostatu. Zobaczcie, co tu jest. No tu jest no katastrofa. Tu jest sam syf. Obudowa aluminiowa jest skorodowana. A pompa wody, sami usłyszycie, jak to, co z tym się dzieje. Nieźle, co? Tak więc przechodźmy do układu korbowo-tłokowego, bo tu jest też nieciekawie. Pokażę Wam tak, po pierwsze tuleja cylindrowa, tu jest, o, tu jest tak, tu włożyłem pierścień, nie wiem czy będzie widać, o może tak, o, zobaczcie sobie jaka tu jest szczelina, ta szczelina powinna być, skoro tu jest jakieś 1,5 mm, to jakieś 10 razy mniejsza, jak na dobrą sprawę. Po drugie, gdybyśmy zostawili, zostawili te tuleje, pewnie długo by to nie pojeździło i poszłaby woda do oleju, bo pewnie by jeździł dalej na wodzie. Zobaczcie, jakie wrzery tu są. Druga nic lepiej nie wygląda. O, tutaj już pod tą uszczelnienie podchodziło, już drugie tu już korodowało drugie uszczelnienie. Tak więc jeszcze pokażę Wam pierścień, jak wygląda. Pierścień jest wyklepany. Nie wiem, czy to odzwierciedli kamera. O, zobaczcie. O, może tak przekroję go. Nie wiem, czy w ogóle coś będzie widać. On jest, no, wyklepany. On ma taki rant na sobie z jednej i z drugiej strony. Przez co spaliny, które tutaj były spaliny, tutaj powstawał wybuch. I te spaliny przedostawały się przez pierścień, bo były wypracowane, są wypracowane i przedostawały się do komory korbowej, po prostu do komory. I tam powstawało ten olej, no, był bardzo zanieczyszczony, on się zanieczyszczał, osadzały się te substancje, te, jakby to powiedzieć, te nagary, wszystko na tych wszystkich ścianach i spowodowało to, co spowodowało. A jeszcze tym bardziej niska jakość oleju i jeszcze rzadki interwał wymiany olejowej i mamy efekt tego wszystkiego, nie? Także zobaczcie, to wszystko wygląda jak 7x6. Zobaczcie, jak to wygląda. Wszystko jest grubą warstwą takiego zylcu osadzone. Także to jest wszystko do wyczyszczenia. A przejdźmy teraz do bloku, bo tutaj jest dużo ciekawostek.
Ten blok był wypiaskowany. No zobaczcie, stare panewki zostały na miejscu po to, aby tej gładzi tutaj nie uszkodzić. Zostały stare panewki, będą nowe założone. Tutaj był wbity taki kołeczek, tu wbiłem, jak i tak samo na te miejsce popychaczy zostało też nabite takie kołki. A gdzieś ten kołek mam, kurczę, czekaj. O, tu jest ten kołek, zostawiłem. O, tak został, tak go pokiereszowała piaskarka. Masakra, zobaczcie. Ale to jest nic, bo tutaj, zobaczcie, ta strona była wypiaskowana, ale tu pod spodem niestety piach nie doszedł, tu gdzie były, bo tu pod spodem są te prowadnice. I w tych, pod spodem, gdzie przychodzi te prowadnice, zobaczcie, co jeszcze było. To wygrzebałem, tam gdzie nie doszedł piasek, czyli w tym miejscu tutaj, o tej strony. Zobaczcie, co jeszcze się działo. Także wesoło nie było. Ta powierzchnia tutaj została zabezpieczona, tutaj to nie było piaskowane, zostało zabezpieczone taką taśmą amerykańską, jak to mówię, tą zbrojoną taką taśmą. Wszystkie te tu otwory zostały wyczyszczone, ja to już nieco dmuchałem, bo o, tu jeszcze do dmuchania jest trochę, jeszcze do wydmuchania jest. Co tu jeszcze wiele mogę powiedzieć? Teraz sobie odkręci te stopy, podkręcam je, zobaczę, co tam się dzieje. Wszystko do mycia trafia. Tak samo tutaj wszystko jest do wymycia. Zobaczcie, tam jeszcze jest trochę tego zylcu na dole. No ale to już się wymyje. Ale jeszcze co chcę jedną rzecz ważną zrobić. To trochę są wyżarte przez korozję te gniazda tam, gdzie siedzą tuleje. Więc takim oto dwuskładnikiem przejadę ładnie. Nie będzie ani śladu, a na pewno to będzie dużo trwalsze. Pewnie mnie by trzymało, jakby założył nowe tuleje, nowe, będą nowe tuleje, nowe uszczelnienia. Także to by i tak trzymało. Pewnie ten jeden by to utrzymał, ale zrobię to dla pewności, tak żeby to było wszystko ok. Pewnie niektórzy powiedzą, że to powinno być na rozwiercenie i w ogóle straty pierdaty. Ja wam powiem, już mam tak parę silników zrobione, które no już ładnych parę lat jeżdżą i się z tym nic nie dzieje. Ale jeszcze chcę coś zobaczyć, bo wkładając tutaj, tutaj pewnie piasek nie doszedł. Ach, ciekawe, czy to wyjmę. Tu naprawdę jest Saigon. Zobaczcie, co tu będzie. I tak był cały silnik. O, zobaczcie, co ja wyciągam, co tu jest. I takim czymś był pokryty ten cały silnik. To jest właśnie taki, nie wiem, co to jest. Nagar, spalony olej. Masakra. I to jeszcze trzeba będzie wszystko tu wydłubać. I jak teraz mi ktoś powie, że piaskowanie jest głupotą, to powiedzcie mi jedną taką rzecz. Formy do odlewu, do odlewania takich silników żeliwnych, z czego są wykonane? Chyba z piachu, co? I co? Te silniki się zacierają, jak wyjeżdżają z fabryki? No raczej nie. Tylko jest jedna taka zasada. I co trzeba zrobić po takim wypiaskowaniu? Te wszystkie otwory technologiczne, wszystko. Trzeba wszystko dokładnie wymyć, wydmuchać. Tak, no wszystko musi być wymyte, jak fabryka przykazała. I wtedy to ma jakąś rację bytu, ale jeśli ktoś na przykład woli tego nie piaskować i na przykład takie coś zostawić w silniku, no to życzę powodzenia, bo ja ogólnie jestem takim zwolennikiem, że to ma być wszystko czyste, no ale pewnie tak gro ludzi powie, że źle robię. To jest moja technologia. Ja mam taką technologię na naprawę silników, bo takiego czegoś nie uznaję. No to jest poniżej krytyki. Tak więc co? Zobaczcie, co zostaje jeszcze, fura dziadkowa. Tak więc widzicie, jeździ. Kurde, po pudrach zrobił silnik, Jezus. Ma jakieś, nie wiem, około 10 tysięcy już zrobione. I się sprawuje bardzo fajnie. No, najważniejsze, że wszystko działa, zero wycieków. Wszystko, kurde, naprawdę śmiga. Naprawdę ten samochód teraz śmiga fajnie. Jedyne co, to teraz trochę boli, bo on trochę więcej tego gazu w żłopie. No i wiecie, to jest 2.0 benzyna z gazem, a gaz jest u nas ponad 2.40. Dzisiaj tankowałem to chyba 2.41. Tak więc, no nieciekawie jest. A jaka u was jest cena gazu? Ciekawi mnie to bardzo. A coś jeszcze chciałem się was zapytać. Ale to chyba później na wyżej zapytam się. A na tą chwilę puszczę wam slajdów. Zrozumiałki, oto, tego silnika.
Myślę, że spodobało wam się tych parę fotek, co dla was miałem. No, dość ciekawie to wyglądało i spektakularnie, według mnie, ale muszę wam coś powiedzieć, bo kupiłem dzisiaj inny zmywacz, taki tutaj myślałem, że, bo niestety mój przedstawiciel no się nie odzywa póki co i czekałem na to, bo tam ma jakiś urlop czy coś tam, no i nie dowiózł mi mojego zmywacza magicznego. No i powiem wam, wziąłem jakiś inny, kupiłem ze sklepu. No i ja wam powiem, no katastrofa jest, zobaczcie, ja ten syf myję, tak zmywam. Zobaczcie, to w ogóle ani się nie zabarwia, ani nic. Czekajcie, mam w ogóle dobrze kamerę ustawiam. Zobaczcie, to praktycznie ani nie brudzi, to powinno wzmyć do zera. Zobaczcie, co to jest? No to jest masakra, to jest katastrofa. Więc jeśli ktoś by chciał kupić taki oto wynalazek do takich rzeczy, odradzam, to może być do wyczyszczenia na przykład tarcz do montażu, tarcz sprzęgłowych, docisków oraz innych takich wynalazków, bo to fajnie wysusza. No zobaczcie, to przed chwilą było wszystko tłuste, teraz jest suche. I co z tym mam dalej zrobić? Mój poprzedni wynalazek, no to sami widzieliście na filmach, jak wszystko to brało. A to ani zbytnio nie zabarwi tego zmywacza, więc to jest totalne badziewie. Więc odradzam to, nie kupujcie. Można teraz powiedzieć, że ten silnik jest względnie wyczyszczony, więc możecie nawet teraz zauważyć, że on ma teraz pełno takich przebarwień czarnych od tego smoły, tego syfu, ale jest pozbawiony wszelkich takich, jakby to powiedzieć, tych nagarów, tych osadów, wszystko jest przeczyszczone, czego nie można powiedzieć o mnie, o moich rękach. Chyba czarny jestem. Ale to dopiero zobaczymy na filmie. Ja jeszcze nie widziałem siebie w lustrze. Kurde, fryzura mi się psuje. O, czas, żeby fryzurę poprawić. Tak więc teraz chcę teraz umieszać tego kleju dwuskładnikowego i widzicie, tam są te takie żery. Je zajechać ładnie. Teraz wszystko otłuszczone, wyczyszczone i można śmiało teraz tutaj zasmerfować te oto powierzchni tutaj ciach i powinno być pięknie. Co tu jest? Syf dalej, masakra tego syfu, tutaj jest niezliczona ilość, ale jak tu wszystko wygląda? Jeszcze teraz te stopy wymyć i będzie można pomału to wszystko, ale wiecie co chcę prędzej jeszcze zrobić? Jeszcze jak to zrobię, to cały tutaj ten środek, tą komorę wymalować podkładem, po to aby ten silnik był gładszy, żeby farba, no do farby by na pewno jest ciężej przylgnąć temu olejowi, temu nagarowi niż do gołego metalu, bo ten goły metal jest chropowaty, a farba jednak to troszkę wygładzi tą strukturę tego metalu i będzie ciężej przylgnąć do farby niż do tego metalu i powinno dłużej to wszystko zachować czystość i chyba tak zrobię, odwrócę go do góry nogami, tylko zakleję tutaj te płaszczyzny, gdzie tu ma być przyklejona uszczelka, to niech będzie tak jak to jest wszystko, ładnie pomaluję, a efekt będziecie widzieć w dalszych odcinkach. Dobra, się biorę to mieszanie i będziemy powoli kończyć. No i jak już widzicie, bloki wyczyszczone, stopy również wyczyszczone, moje ręce do czyszczenia, wklejone. Pewnie będę musiał powtórzyć zabieg, ale to zobaczymy jutro, jak to wszystko będzie wyglądać. Jestem dobry myśli. No i tak to się prezentuje. A tu nie wiem, kurde, czy spróbować jeszcze inną chemią, gorącą wodą, zamoczyć to. Nie wiem, co z tym zrobić, ale coś będę musiał. Czy, kurde, no nie mam siły do tego. No to jest... temat rzeka. To jest, kurde, ciężki orzech do zgryzienia. No, tak więc tak to się prezentuje. Tu już widzicie, suche wszystko jest, trochę zabrudzone. Muszę to jeszcze wszystko raz przemyć, bo wszystko już jest syfy takie wyczyszczone. Nie ma już ani siarka. Wszystkie kanały drożne. Powinno to teraz fiurać aż miło. Teraz jaki silnik się złoży, to powinien mieć, kurde, śnieg jak złoto. Trzeba jeszcze do czego zajrzeć. To przede wszystkim tutaj na pompie oleju jest zawór przelewowy. Go trzeba rozebrać, wyczyścić najpierw i zobaczyć, czy on się czasem nie zacina, bo jeśli on się będzie zacinał, będą problemy z ciśnieniem, a tego bym chciał uniknąć, bo no sami widzieliście, co tu w tym silniku było, a może być dosłownie wszystko. Podejdzie paproch, zaklinuje i będzie przelewać ciśnienie pójdzie na
wał korbowy, na wał rządu, na układ korbowo-tłokowy i się wszystko zatrze. Tak więc ja się będę na tę chwilę z wami żegnał. Dajcie znać w komentarzach, czy chcecie kolejne odcinki z remontu tego silnika, z malowania, ze składania, z odpalenia. Tak więc co? Dajcie znać, łapka w górę. Do zobaczenia.